Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i jest ze mną siostrę. Ja, jest ze mną siostra. No więc gramy dalej w Spirit Farera. Niestety już po odejściu Gwen. I dzisiaj ulepszamy po raz kolejny statek. Oczywiście. Jakie to wielkie. Mógłbym oszczędzać, kupić od razu to czy jakieś tutaj rzeczy. Chociaż no niestety Icebreak. Nie mamy slatę. Więc po prostu jakieś nowe rzeczy, chyba będziemy mogli się owcami w końcu zajmować. No. A musimy zwiększyć chyba jeszcze statek. Nie da się go powiększyć, nie stać nas na razie. Mam tylko 3000 z 8. No więc nowe przepisy. Trzeba na Majtusy. Nowe przepisy. Majtus już nie ma. Tutaj potrzebujemy trochę tylko desek, czyli możemy zrobić coś, co pozwala mieć. A. Czy będziemy mieli owce swoje, dobrze widziałem owce. To będziemy robić mogli mąki, tylko że potrzeba amelinium, którego nie mamy, i marmuru, a tu no to jakieś ja nebula threads, będziemy mogli owoce mieć chyba. To ja idę zrobić desek więcej. Nie teraz, siostra, na razie może skupmy się na jakichś innych rzeczach. Na kursie jakimś. Więc tak, mam trzy zadania, mam jeszcze tutaj sprawdzić. O! Więc tak, możemy do willi. Możemy wrócić do willi, albo szukać, tak szczerze, tego. Nie wiem gdzie to jest, ale to są jedyne opcje. Więc siostra willa czy ten bottom line? Nie. No. Jednak dalej są majtuzy. No niby co jak, ale... No nie jestem jakoś przekonany, dobra. Cóż, ja bym jednak szybko do tej willi po prostu. Jak już rzeczywiście... majtuzy będziemy płynąć. Ale nie łapiemy majtuz, siostro. Teraz chcę szybko zająć się tylko jakimiś zadaniami w ogóle. W ogóle ma deski dla nas chyba. Deski! Weź swoje deski! Zrobię dla ciebie trochę desek, Stella. Ciesz się. Okej, okay. Przy okazji jest trochę głodny. Z tego co widzę, co? Masz rybę. I teraz tak, gdzie jest jeszcze Summer? Bym też by się przydało nakarmić. Pewnie, czy jest jakiekolwiek jedzenie, którego on nie lubi? Nie, on uwielbia wszystko. Stella, kochanienka, dobrze sobie radzisz? Widziałem, że dobrze opiekujesz się roślinami. To dobrze. Mam nadzieję, że moje nauczania pomogą ci w pewien sposób. Co? Nie wiesz, byłam kiedyś takim małym żołnierzykiem czy coś tego typu, nie rozumiem tego do końca. Aha, i ty konkretnie... Jaką edukację ukończyła, ale to mniejsza z tym. Najlepsze oceny, progresywny profil. Od razu mnie przyjęli do dużej korporacji. Do jednej z tych wielkich korporacji właśnie. Dali mi pod kontrolę dużą parcelę ziemną. Kilka setek, nie, kilka tysięcy arów. To było, żeby zmaksymalizować wyjście z naszych zasobów ziemnych, czyli inaczej mówiąc, żeby zmaksymalizować plony. Cóż, to zrobiłam. I uwierz mi, zrobiłam to dobrze. O i ty nie opowiadał jaki o tym, że nasiona używała tak dalej. Kiedy przyszły insekty, potraktowałam je trucizną, oj. A kiedy ziemia stała się szara, napchał ją chemikaliami. Okej, jakieś wielkie rzeczy się działy na tej ziemi. Nie jestem pewien, nie za wcześnie jeszcze bym dobrze myślał. A, jakieś nienaturalne wielkości, jakiś kops, nie wiem co było. Ale pod tym wszystkim kryła się jedna wielka choroba. Wygląda na to, że wtedy to było nieuniknione, by spotkać się ze smokiem. Wcześniej czy później. Coś tego typu, dobra. Jest trochę głodna, jest głodna, na szczęście mam dla niej coś, co lubi. Dobra. Co jest? W pokoju Gwen są majtuzy. A, czyli teraz on będzie nam to uruchamiał. A, symbol na jej drzwiach. Ma coś wspólnego z meduzami.
Okej. Nie. Nie chcę zaczynać z meduzami, ale okej. Ważne, że przynajmniej można nadal. A teraz swoją drogą muszę zobaczyć, czy jest jakaś fajna recepta z użyciem truskawek czy czegoś. A, czyli nie możemy na żadnych zaawansowanych przepisów owocowych robić. Dobra. Hej, to zrobię kilka desek. Ja zrób w sumie. Których? Z tego drewna, którego mam więcej. To się tym bawa, ja w sumie po prostu wytnę ten moment do chwili, w której będzie coś ciekawszego. Dobra, jesteśmy już na wysepce oczywiście, zobaczymy co on ma do powiedzenia. Hej, dzieciaku. No, wyłamałem je. Drzwi na razie są otwarte. Mogę spokojnie odpocząć, wiedząc, że mam miejsce do odpoczynku. To ten kotem tańczy. To naj... Te nieopisane bogactwa, coś tego typu on tu mówi. Naprawdę... wstrząsnęły mną całkowicie. Po prostu chciałem być bogatym osobą. Ale nie, wiara mnie zatrzymała. Moje nowe życie jest bardziej istotne dla mnie. Będę zbierał te ziemię, coś tego typu. Będę zwycięski i odzyskam chwałę tych warzyw. Jestem ogrodnikiem swojego życia. Okej. I teraz tylko... A, to jeszcze musi to otworzyć chyba. A. Dobra, i co my tu mamy? Ulepszenie ogrodu! Dobra. Fajo! Nie wiem co to spowoduje. Pewnie będziemy mogli nowe rzeczy sadzić. Na pewno tak, tylko nie chcę nic mówić, ale ogród mamy pusty. Żadnych nasion. Będziemy musieli jakieś wielkie zakupy zrobić no u tych szopełów. Musimy jechać do szopełów. Ale nie, zanim to naprawdę chciałbym jednak odkryć coś nowego. A! Aha. Czyli musimy na wyspy. Musimy szukać, bo to są jakieś rodzaje płótna, których nawet nie znam. Dobra, no to siostra, nawiguj na jakąś wyspę. Pamiętaj tylko, przez co nie możemy się przebić. Przez lód. Aha. Tu jest jakaś wyspa. Oczywiście możesz też zahaczyć o wszelkiej maści pudła, jeśli chcesz. Ale nie takie odległe, proszę cię. Na przykład tutaj właśnie możesz. No to widzimy się znowu za chwilę, jak coś ciekawego się stanie. Oto i jesteśmy w nowej wyspie. Góra Toroyama. Nie wiem, co tu ma być, ale... Koteł, zapraszam, podróżujemy. Miejmy nadzieję, że odnajdziemy jakieś cenne rzeczy. Typu nowe surowce czy coś. Przydałoby się. Nie powiem. No bardzo by się przydało, bo chciałbym robić jakieś postępy. A póki co niczego nie ma. A jestem szybsza. Owca! B. Me. Dobra, czy zapamiętaj jeszcze, że to jest owca, bo owce będziemy mogli zbierać, co już zostało udowodnione. Czy nowy ludź? Piesek! O! Witaj, młoda panienko. Jak sobie radzisz? O, racja. Może jesteś jeszcze nim pomóc. Musiałeś zauważyć już tą puszystą owcę tam niżej. Próbowałem ją tutaj zaciągnąć do góry. Ale to uparty... Po prostu ten mały uparciuch nie chce mnie słuchać. Nie. Ale no... Szansa jest po twojej stronie. Jego słabym punktem jest jego żarłoczność. Więc na pewno będzie ścigać każdego, kto go nakarmi. Proszę, spróbujesz tego? Aha, on nas nauczy obsługiwać się owcami! A tamto coś jest potrzebne, żeby owce nam nie zżerały plonów. Rozumiem. To jak, próbujemy? No ja! No nieźle. Nee. To ty karmisz owce, czy ja? Gdzie ten żarłok? Gdzie on uciekł? Uciekł! Nie mówcie, że jest na górze. Myślę, że to się dalej. O, tu jest żarłok. Ale chwila, zanim jeszcze do niego, to ja chcę sprawdzić, czy jest coś do zebrania. Nie. Więc karmisz żarłoka. Ty. A, ja? Na karm? Kukurydza. Kukurydza, ryż. Może, nie, marchewka. Czyli ten sposób się zajmie owcami. Ale do góry mamy ją dać. Nie, bo on coś chce. Teraz widzisz, on tam idzie, czyli chyba udało się go przekonać do tego, żeby przyszedł za nami. Okej, okay, czyli owce w tym świecie... Ale to chyba będzie jakiś piesek.
Czyli w tym świecie owce to są takie trochę kozy. Ej! Siostra, ty poważna jesteś? Tak. Nie będę tego komentował, ale okej. Dobrze. O, co za miła owieczka. Lazła za całą drogę tutaj. Do swojego domu? Okej. Zawsze słuchasz swojego żołądka, czy podążasz za żołądkiem, coś nie? Maleństwo? A, to budowcy. Moi synowie byli jak ta, jak... dosłownie jak ona. Nie wydaje się, że wygląda tutaj trochę tak samotno. Może dlatego odeszło. O, nie martw się, będę jej towarzyszyć. Ale może... jeśli odnajdziesz... jakąś jeszcze zginioną owcę, możesz ją tu przeprowadzić? Mogłyby zadowalać się nawzajem. Jeśli nie... jeśli to nie jest dla ciebie zbyt nieistotne czy coś takiego... O, jestem Alice przy okazji. Bardzo miło cię poznać. Alice? Aha. Musimy znaleźć jeszcze jedną owcę. Pamiętam, że gdzieś była, ale gdzie konkretnie to nie jestem w stanie powiedzieć. Przy okazji zobaczmy, czy coś u góry, co jest jakaś chałupa, do której można wejść, coś. To jest jego pewnie chałupa. Jej. To jest kobieta. O, kopalnia. W kopalni będzie pewnie. Ale nie, ja mówię o tym, że na jakiejś innej wyspie widziałem owce. Na innej? Tak, gdzieś już byłem. Musimy szukać. Nie jestem pewien gdzie, ale gdzieś była. Czy mówili za tutaj? Nie, mamy tutaj przyprowadzić. Ale czyli musimy jeszcze jedną znaleźć. Chociaż może jest gdzieś na tej wyspie. A wow, ale kopalni mi się to nie spodziewał. Dobra. Gdyby tylko jeszcze nie chciała chować kilofo to Stella, tylko kopała na to byłoby fajnie. O, jakieś kamyki. Slate. Chyba ich jeszcze nie mieliśmy, jeśli mieliśmy to bardzo mało. Ale dobra. Jeszcze a nie, to jest węgiel. O, jakiś przedmiot. Opal. Jabłko i opal. Okej, okay. Wyjście. No i jesteśmy ponownie. Jak zwykle domownicy musieli przeszkodzić. A teraz spadamy z góry. Jak zwykle, jakby nigdy nic. I cóż, co tu dużo mówić? Wyzwanie przyprowadź kolejną owcę. Więc w sumie nie będę może się zbytnio dłużył z tym wszystkim na statek. Tym razem ja wytyczam kurs. Siostra, że płatki śniadaniowe na sucho. Jażdżę słonecznik. I teraz tak, jeśli się nie mylę, tym miejscem, o którym mówię... co to jest? Robak morski. Okej. Misza z tym... Proszę. Dobrze, myślałem, że tu jest owca. Więc płyniemy do Guredufields, tam po owce. Owce jakoś przetransportowujemy na statka. Statka tam i będzie dobrze. Teraz po okazji, tak ostatnio myślałam. Kiedy smok mnie odnalazł jeszcze w domu, wiedziałam, że muszę odejść. Ja czułam, że nie wyzdrowieję, dopóki nie odejdę. Nie widziałam tego wtedy, ale potrzebowałam miłości. A nie było miłości żadnej w tamtym przeklętym miejscu. Ale w twoim wygnaniu spotkałam twoją ciotkę. Nigdy nie spotkałam nikogo tak radosnego jak Rose. Czyli znamy już imię kolejnej ciotki. Pełnia na pobrzegi niekontrolowanym życiem. Bardzo mi ją przypominasz, Stella. Przywróciła mnie do zdrowia. Krok po kroczku. Bez niej, cóż, smog by mnie pochłonął, czym zabrał. Tutaj jestem tego, teraz jestem tego pewna. I nigdy bym ciebie nie spotkała. Nauczyła mnie... Aha,
nie tak jak normalnie nauczają, ale przez otwieranie moich oczu na to, co już było przyswojone, coś tego typu. Kotel tańczy! Na bogatość życia. Nie zniszczoną przez smoka. Nie zniszczoną przez mojego ojca. Jest jakiś wielki... Pomiędzy połączeniem różnych rzeczy, no nie jestem pewny. Uniwersalnej miłości mnie nauczyłam, inaczej mówiąc. To... Naprawdę mam u niej wielki dług. Cóż, może dlatego czuję, że muszę ciebie nauczać. Okej, jest trochę głodna. To damy jej. Okej, o, Stella. Jest cokolwiek lepszego na tej ziemi niż miska zbożowej sałatki? To jest moje ulubione. Serio? A jeszcze dzisiaj głowiłem na tym, że ona nie ma ulubionego czy coś. A, jestem dzięki temu, to napełnia mnie wspaniałą, wielką radością. Dzięki, moja kochana. Dobra, udało się. To teraz tylko podlać, idziemy znowu na tamte pola. Pora nakarmić kolejnego łączucha z nową marchewką. Doprowadzić go z powrotem i zająć się tą, jaki było? Na A coś. Alice. Tak, Alice. Która moim zdaniem wygląda jak owca, jeśli chodzi o tego ducha, zdaniem siostry wygląda jak pies. Zobaczysz, że to będzie pies. Nie no, mi naprawdę wydaje, że to będzie prędzej owca, w szczególności, że zajmuje się owcami. Tak samo jak Atul był jaszczurką. Jaką jaszczurką? No, ja mówiłam ci, że Atul to będzie żaba, a ty mi nie wierzyłeś. No, ale ja nie mówiłem, czym on jest, bo nie wiedziałem, co to przypomina. Ale dobra. Ja na pierwszy rzut oka wiedziałem, że to żaba. Mhm. Dobra, starczy tego. Płyniemy po prostu po owce. I wracamy. I a, dobra, to jest ten gościem, tak, to jest to miejsce. Jestem pewien, że tutaj była ta owca. Ja tam nawet było pokazane, że w tych regionach można znaleźć owce. I żeby nie było, siostra, nie skupiałem się na drzewach. Jeśli już podnosi... na owce. Nie, Stella. Jeśli już zbieramy grzyby i inne rzeczy. O, hej, Atul. Wow, jakutki! Dobra, karmimy owce, oczywiście marchewką. No i idzie na miłą kąt. Patata! Owca robi patata! Nieprawda, owca robi re. No w sumie, owca robi re. Nie tłumacz im. Nie będę. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, będą wiedzieć. Dla wtajemniczonych. Ja. A teraz chodź szybciej, koteł. Bo Stella już ci ucieka. Ale dobra, trzeba poczekać na owce, bo ona jest ślimakiem. Tylko czy ona pójdzie z nami na łódź? Aha. Ci dla żarcia zrobi wszystko. Bo teraz gdzie jest ta owca? Szybko ustaw kurs, zanim ona nam coś zeżre. Pilnuj owcy. Daj jej żreć. Nie, nie będę jej karmił teraz. Jeszcze na razie nic na mnie zżera, więc jest dobrze. Gdzie? Tutaj. Tak. Okej. To jest łowca. Ja idę i pilnować. Ale nie wiem, czy ona nie uśnie zaraz. Poza tym trasa nie jest długa, to może damy radę. Kotel, kotel tańczy, kotel tańczy. Ja łowca zżerę pod łapkę. Ej, ważne, że nie żre naszych plonów. A kto wie? O Jezu, owca spadła! No ja wiem, że ona nie żre plonów, bo nic wyrośniętego nie mamy. Czy owca idzie do pokoju? Nie wiem. Ja się nie znam na owcach, więc mnie nie pytaj. Ja też nie. No. Jedyne doświadczenie ze zwierzętami w grach to Stardew. A Minecraft? Przepraszam, jeszcze Minecraft. A Terraria? Tam zwierzęta to są kasa. To są kasa. Tak, twierdzisz ty. I owca też. Tak, na pewno jakaś owca by to powiedziała. Ale dobra, mniejsza z tym. Przecież owca robi re. No tak. Po co jest nam ta skrzynka na listy? Bo tutaj spam dostaje. What? No tak. Owca śpi. Owce chyba tu nie sypiają. Dobra, to my się prześpimy. Po co jak jesteśmy już prawie na miejscu? No żeby potem ich obudzić.
Słuchaj, siostra. Nakarm tą owcę marchewką, czy czym tam chcesz? Nie mam. Są. I niech idzie za tobą. Zamknij, będzie za tobą szła już. No chodź. No nie mogę. Nie nakarmiłam jej. Serio? Co może lepiej, żebym ja to zrobił? Na mnie nie słucha. No dobra, odejdź od owcy, proszę cię. Na mnie nie słucha, na mnie nie kocha. Nie, nakarmiłaś ją. Nie. Tak? Zobacz, jak stoi. Może teraz już się po prostu jej ze statku nie ściąga, czy coś. Chodź. Nie wiem, może po prostu to wystarczy. A może coś zepsuliśmy. Przez to, że nakarmiłaś ją czterema lub więcej marchewkami. Jest owca. Okej. Gość, wyszłam cię. Wspaniała robota. No jak nic, to będzie piesem. Przyniosłaś drugą owcę. O, spójrz na nie, takie szczęśliwe razem. O, zachowuje się trochę tak... oschle, czym ozięble. To zaskakujące. Cóż, po prostu muszą się dobrze poznać. Jestem pewna, że będą najlepszymi kumplami Trymiga. A jeśli chodzi o mnie, cóż, to było fajne. To było fajnie czuć się potrzebną. Co? Chcesz, żebym dołączyła do ciebie podczas swojej podróży? O, nie. Nie mogę. Dostosować się do tego wszystkiego, coś czy udawać przed tobą. A udawać siebie przed wami wszystkimi. Poza tym jestem pewna, że nie ma dla mnie miejsca. Na pewno ta wyspa jest trochę taka surowa i nieciekawa, ale... Aha. Jestem pewna, że jakiś miły domek powinien nieźle się tam coś zmieścić. Aha. Okej. Czyli musimy zbudować dom, zanim ona zdecyduje się do nas dołączyć. To musimy zdobyć materiały. Zobaczmy, czy można teraz tu wejść. Nope. Aha. Dobra, tylko... No to musimy załatwić na łódź. No to idziemy na łódź, tylko że... Czego ona może oczekiwać? Bo boję się, że to będzie coś na zasadzie... I tak tego nie zrobisz nawet za 1000 lat. Ale dobra. Czemu mnie zostawiłaś na wyspie? Płyniesz ze mną. No dobra. Nie, jest źle. Okej. Okay. Nie wiem, czy mam wystarczająco dużo żelaza, ale poza tym to da się zrobić. Mam za mało żelaza. A jak zrobić żelazo? Musimy je znaleźć albo kupić. Gdzie się je kupuje? Na jakimś targu. U shopów? Nie wiem. Wiem, że na pewno nie tam w tym pierwszym. W tym pierwszym nawet nie było metali. My po prostu śpimy, płyniemy na jakąś inną wyspę, szukamy. Może wracamy po palec. Ja? Tak. Czemu ja? Bo ja nie mam wysła. No też nie wiem. Dobra, ja już w sumie mam jeden pomysł. Tylko muszę przeczytać pewną ulotkę. Ulotkę? No, spam dostałem na skrzynkę pocztową z ulotką. O tym, że robotnicy się buntują. Czekaj, które to było? Nie. Nie. Okej. Okay. Czyli nie ma napisane, gdzie to konkretnie jest. Szkoda. Zresztą możesz ich obudzić. A ja w tym czasie muszę znaleźć jakieś miejsce. Tutaj byliśmy? Tak. Hopper. Byliśmy. Poszukać, gdzie może być iron. Może. Słuchaj. Skrzynki. To jest nasza największa szansa teraz na odnalezienie tego, co potrzebujemy. A żeby nie było, zanim tam pójdziemy, chciałbym jeszcze znaleźć jedną wyspę, chociaż kolejną, rozumiesz? Po prostu... Tak coś czuję, że będzie lepiej. Po prostu pogromadzić na razie trochę zleceń, potem je wszystkie pokompletować. Okej, no i tym razem w sumie nie będę wycinał, bo już tak odcinek się chyli ku końcowi, ten jeden, więc... Po prostu. Jeszcze bym chciała pograć. Nie mówię, że nie będziemy więcej nagrywać czy coś, tylko ten odcinek się chyli ku końcowi. Jak nagrywamy teraz? No chcesz, to możemy, przecież to już mówiłem, siostra. Robimy za pasa!
I tak mam już zapasy z innych gier, co? Co, Spiritfarer to jest tak dobra gra, że ja nie chcę ich przerywać. No ja cię rozumiem, ale później tak trzeba będzie. A teraz wskakuj do wody. Mam więcej... Aha, mamy kapustę, herbatę. O, możemy już chałupę zrobić. No i widzisz. Dobra, to w sumie na zakończenie dzisiejszego dnia po prostu... Dorobimy chałupę. Tylko najpierw muszę przygotować parę rzeczy, nieco. I w sumie właśnie zrobimy chałupę. Jak chałupa będzie gotowa, to powitamy Alice u nas i na tym zakończymy po prostu dzisiejsze zmagania. O ile mamy miejsce dla na a ja chałupę. Postaram się tobie zrobić fanarta. Mi fanarta? Tak. Z tego, wiesz, że jestem twoją siostrą. Fanarty tworzą... Cicho tam! Ja jestem twoim fanem. Dobra, dalej. I szklanką. Dobra, cicho. Szybko. No pompuje przecież. Tylko, że żelazo jest bardziej oporne niż miedź. Już to ci mówiłem dzisiaj. Może na tym zróbmy. Nie, coś ty. Niech zobaczą, jak cię pięknie pracuje. Bo nie wiem, czy im w ogóle to pokazaliśmy. No tak. Ale nie przy żelazie. Co z tego, że to jest identyczne? Nie pokazaliśmy żelaza, co? Więc no, to musimy patrzeć. Pompuj. No teraz jeszcze nie trzeba, spokojnie. Ale dobra. Summer znowu gra. Naprawdę cały czas gra na tym swoim instrumencie. Summer jest zadowolona. Fajna. Ciekawe mnie, jaki charakter będzie mieć Alice. Nie wiem. Mnie o to nie pytaj. Dobra. Żelazo już się zrobiło, zaraz tylko wypadnie kamyczek, oczywiście odebrać. I największe wyzwanie wszechczasów. Zmieścić domek Alice. Co jak? W najgorszym wypadku będziemy musieli trochę obniżyć wszystkie te. A ja podejrzewam, że budynki. Ona to może zdradzić, jakim ona jest zwierzęciem. Dobra. Domek Alice. O, idealnie! W takim wypadku. Owca, jednak miałeś rację. No, wygląda to, że to będzie owca jednak. Mhm. Dobra, ja. To ona była tutaj? Tak, tutaj. I w sumie to bardzo szybko tam dopłyniemy. Ta owca, mój błąd. O, jest, jeszcze żaba coś chce. Tak sobie myślałem. Te wszystkie kotlety żabowe to jest po prostu najłatwiejsza droga do mojego serca. Mówiłam, że to będą jego ulubione chyba, te jego życzenia. Mam niespodziankę. Good surprise. A znowu gada o tym, że po prostu za dużo jagódek nazbierał i trochę nam oddaje. Okej. Okay. Przy okazji, jak jeszcze przy tym jesteśmy, fajnie byłoby zobaczyć, co jest potrzebne dla, na ulepszenia tej chałupy, tamtej gościówki. Bo jednak... Alicji. Amelinium. I... Wełniane płótno, to okej, okay. Wiem chyba, jak to będzie. I szkło, które nie wiem, jak zdobyć. Ja się obawiam, że ona tu przyprowadzi swoje owce. A to chwila, to zobaczę od razu, co jest potrzebne na zagrodę dla owiec. Żeby nam nie zżarły wszystkiego. Czekaj, zagroda była gdzie? Tu. Możemy zbudować. Idealnie! No. Nie wiem, czy to jest na jedną owcę, czy na kilka, ale... Obawiam się, że na jedną. Ale git majonez. Przynajmniej nie będą nam żarły plonów. Ale chyba trzeba będzie jakiś czas karmić. Mi się wydaje. I wypasać. Nie jestem pewien, dobra. Dobra, biegniemy do Alice. No idziemy, idziemy. Bo jak mówię, no to będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Cześć owca, cześć druga owca. Nie, nie, ewidentnie to przypomina. Co? Budowałaś dom? Dla mnie? Nie powinnaś, naprawdę. Ale jako, że tam już jest, no cóż, no... Byłoby to z mojej strony dosyć niemiłe, gdybym się nie wprowadziła. Dzięki bardzo, słodko serca, że tak to powiem. Okej. Okay. Zobaczmy, czy można teraz otworzyć tą chałupę, która tutaj wisi. Pewnie nie. No. Czyli jeszcze tu będziemy wracać w takim wypadku. Owce na razie... Jedną wzięła. Chyba, że ona po prostu wędruje. Nie. Idzie. To drugą też bierzemy? No bo ja wiem. Zobaczcie, czy ta wskoczy na łódkę. Jeśli tak, to drugą też bierzemy. Bo nie chcę zostawiać samej owcy. To jedna owca by była. Dobra, to idziemy po drugą. Ja ją karmię. Zobaczmy, czy kukurydzę lubią owce. One są po prostu żarłoki. Normalnie jak kozy, chyba wszystko zjedzą. To jest
jest zastępstwo chyba kuz. Dobra. No wszyscy są. No to mamy dwie owce, miałem mamy nadzieję, że komplecik. I w ogóle wielka chwila, a właśnie muszę zobaczyć czy te... Czyli dla jednej. Dobra. Dobra. A nie, musimy przywitać ją najpierw, potem zbudować drugie dla owiec i będzie spokój. Jest pewnie u siebie. Nie, najpierw nie. Tutaj jak zwykle. Maleństwo. Co to jest? O, jakaś mała ceremonia. Okej, okay, spróbuję dokonać swojego najlepszego. Owca. Mysza! Mysza! Ojej! Jeż! A nie, no faktycznie jeżyk. O, naprawdę przyjemny. O, takie przyjemne jak... A, takie delikatne jak wafle i ciepłe jak ciasto. Czuję się młoda ponownie. Dzięki za posiadanie mnie tutaj wokół, czyli za przyprowadzenie mnie tutaj, młodziutka. Nie martw się ze mną, jakoś sobie tu poradzę. I dostaliśmy monetę. Dobra, to teraz jeszcze tylko najważniejsze, trzeba szybko zbudować zagrodę dla drugiej owcy, żeby tam nie zżarła wszystkiego, co tam tu rośnie. A właśnie, a chyba, że da się to jakoś ulepszyć, żeby tu się więcej owiec mieściło. Jeszcze nie teraz przynajmniej. O nie! Dobra. Deski, szybko deski, siostra deski. Chociaż może ja z tym lepiej zajmę, bo dobra. Ja lepiej tnę niż ty. Spoko. I oczywiście zrobię to jeszcze teraz szybko na wizji po prostu, bo nie chcę mi się tego przerywać. 10 drewna, bo nie wiem ile mi... jak mi to wyjdzie. Ty to robisz idealnie. Nie zawsze. Widzisz? Nie zawsze. Zobaczymy, czy zostanę więcej niż dwie. Swoją drogą mam w planach wrzucić pewien odcinek na siebie. To fajnie, ale nie reklamuj się, proszę, na Spiritfarerze. A tak szczerze, co chcesz, to rób, co chce tam. Dobra. Oko, nie chodzi o reklamę. No nie, nie, ja nie umiem tego ciąć. Ja. Zresztą mniejsza z tym, jakby nie poszło, ważne, żeby będę miał te deski. Ja muszę szybko tą owcę zamknąć. I chyba w ogóle ta odjeżdża, znaczy ten jeż coś tam od nas chce, czyli ta... No, Alice chyba. Tak? Alice? Mm-hmm. Mam nadzieję, że desek wystarczy z mojego lamistego cięcia. Bo naprawdę źle mi to idzie. Starczy na spokojnie. Dobra. Teraz szybko zmontować, zanim ta owca wszystko wyżre. O, przybyłaś. Czemu przybyłeś? Dobra. A zanim coś, to naprawdę muszę drugą zagrodę szybko postawić. Siostra, idź proszę ściąć jeszcze dwie kłody. Dwie? Dwie, bo prawdopodobnie po dwie deski dostaniemy, więc jeszcze dwie musisz. Dębowo oczywiście. Ja już tu będę czekać, szybko postawię i będzie dobrze. Wiedziałem, że będą dwie. Dobra, i dwie. Dzięki. Tylko gdzie to umieścić? Tu. Okej. Dobra, wychodź tylko siostra. Ona tam nie wlazła. Wejdzie tam wcześniej czy później sama. Ona słodko łazi. Nie chcę gadać. Ma fajny domek. Okej. Okay. Ona będzie gotować. Usuwać spalone jedzenie. Kupować rzeczy i zbierać owoce. Jezu, jaka ona słodka. Dobra. Zobacz jak dup to. No fajna. Ale nie spodziewałem się tego, że oboje się pomylimy. Czemu w sobie ta? Czemu tu owca? Nie wiem. Powinna być u siebie w chałupie. Chyba, że nagle coś będzie chciała jeszcze od niej. Ale jak mówię. A, znowu ten dialog. Dobra. Spójrz na to, Stella. Ta mała owieczka chciała z nami przyjść. A, czyli to jest fabularnie, że ona tutaj musi po prostu stać chyba. Ech, wygląda na to, że chyba nie lubiła swojego nowego kompana aż tak bardzo. Cóż, nie martw się, dobrze się nim zajmę. Ale najpierw... Cała wełna wydaje się dosyć niekomfortowa, czyż nie? I... O nie, jesteś na łodzi! O, ta owca może wypaść, coś tego typu. Oj, nie możemy na to pozwolić. Dobra, zetnij tą wełnę. Jakaś... Minigierka? Czy po prostu... Biedna owca! Klucz? Kiefer Montor Mahal. Biedna owca!
owca miała klucz we wełnie. Tą owcę też już, oczywiście. Ale ona miała klucz do tej chałupy we wełnie. Ciekawe, czy ja będę mogła ciąć owcę. Weź tą wełnę, proszę. Ja muszę pogadać jeszcze z naszą Alice. O wiele lepiej. I po czym idziemy jeszcze do tej chałupy, bo tam możemy teraz do niej wejść w końcu i kończymy odcinkę. Cóż, nie czujesz się trochę lepiej? I dużo bardziej gładko też. A ten klucz, myślałem, że go zgubiłam. Ale był utknięty w twoim pokryciu cały ten czas. Co za nagroda, coś tego typu. Jeśli chodzi o ciebie, no na pewno Stella znajdziesz dobre zastosowanie dla tej wełny. Jeden z moich ulubionych materiałów. Ekskluzywnie wybierałam go na wszystkie swoje dywany. Ale mój mąż oczywiście zawsze narzekał, że on drapił. Był takim marudą. Jak dzisiaj, wełna odrośnie bardzo szybko. Ale tylko jeśli jest dobrze nakarmiona. A ta jedna wydaje się mieć olbrzymi apetyt. Sugeruję, żebyś często karmiła. Inaczej może wejść do swojego ogrodu i zniszczyć twoje rośliny. O, przy okazji... jeśli zbudujesz dla niego zagrodę, powinien być w jednym miejscu w końcu. Powinnaś to zrobić jak najszybciej. Dla dobra twoich plonów i tej owcy oczywiście. I dobra. Czyli ta owca w końcu wejdzie do swojej zagrody. Czy tego chce, czy nie. Tak, już idzie. Widziałeś, jak tak. No i dobra, siostra. Już odcinek tak jest długi, ale ja nie odpuszczę tego. Muszę iść zobaczyć, co jest na tym, w tym domku. Może nazwiemy temat wszystko na temat i kropki. Nie. Raczej ja wymyślę tytuł. Dobra. Spokojnie wiem, jaki będzie. I spokojnie. Będzie ciekawy. Ale póki co, otwieramy nareszcie, hura. Tyle czekam, żeby tu wejść. A, i to jest jeden z tych takich domków sekretnych, to tak nazwę. I co my tu mamy? Cherry seed i... miska i nasiona. I to... dla takich rzeczy... że tak męczyłem? Tak. Ej, tam jeszcze coś jest z góry, na dachu. To nie jest trudne, żeby tam wejść, patrz. A, tu można. Dopiero teraz zauważyłem, i co? W serio? Cytryn znowu, czym cytrynic? Czemu nie mogę zdobyć innego kryształa dla tej Summer? Ciągle tylko cytryni, tych, których ona już nie potrzebuje. Ale wiecie co, ja dziękuję wam bardzo. To by było na tyle w dzisiejszym epizodzie. Zaraz już nagrywam następny, no i trzymajcie się. Hej, hej.